We continue what I explained yesterday, three holy things. Będziemy kontynuować o tym, o czym już wyjaśniał Rinpoche wczoraj, o trzech świętych rzeczach. Pierwszą świętą rzeczą jest chronienie i bodhicitta. So we learn a little deeper knowledge of this. Więc pogłębimy naszą wiedzę na ten temat. Learning refuge and bodhicitta, it doesn't mean how we chant and how we pray. Uczenie się o schronieniu bodhicitcie to nie oznacza uczenia się, jak śpiewamy czy modlimy się. But basically understanding what it means really, refuge and bodhicitta. Ale w istocie jest to rozumienie, co to naprawdę znaczy schronienie bodhicitta. So before for understanding the characteristic of refuge and bodhicitta, we must understand also characteristic of teachings. Zanim zrozumiemy cechy schronienia bodhicitty, musimy zrozumieć cechy, charakter nauk. We have teachings related with our physical body and our voice or energy and mind. Mamy nauki związane z naszym ciałem fizycznym, głosem albo energią i umysłem. These are our three existences. To są nasze trzy egzystencje. Our three existences in Tibetan we say gosom. Gosom, it means three gates. Nasze trzy egzystencje, po tybetańsku mówimy gosum. Gosum oznacza trzy bramy. It has really very sense. To ma głęboki sens. Because when we say gate, it means for entering or going outside. Ponieważ kiedy mówimy brama oznacza coś, którędy wchodzimy albo wychodzimy na zewnątrz. If we don't use gate, we couldn't get out or inside. Jeśli nie mamy bramy, nie możemy wejść albo wyjść. Same way, if we are entering in knowledge, understanding, we need gates. Tak samo jak wkraczamy w wiedzę, rozumienie, potrzebujemy bram. Or if we want to free our condition for liberating, also we must get out from the gates. Tak samo, jeśli chcemy wyzwolić swój stan, potrzebujemy wyjść poprzez bramę. For that reason they called gates. That is our body and speech and mind. Z tego powodu nazywa się to bramami. To jest nasze ciało, mowa i umysł. It is easy to understand body is physical level. Łatwo jest zrozumieć ciało. Ciało jest na poziomie fizycznym. And also in Tibetan we have very distinct words. For example, ordinary body we say lu. Także po tybetańsku mamy różne słowa. Zwyczajne ciało to jest lu. But when we translate in English, then we say body. Ale kiedy tłumaczymy to na angielski, mówimy ciało. And also when we are receiving like empowerment or we are being in three vajras, the first is we say body. I tak samo kiedy otrzymujemy inicjację, jesteśmy w stanie trzech vajr, mówimy też ciało. But in Tibetan we have different word. For example, ordinary body and body of three vajras. Ale po tybetańsku jest tu już inne słowo. Inne słowo to określa to zwyczajne ciało i to trzech wajr. Ordinary body is called lu in Tibetan. Zwyczajne ciało po tybetańsku nazywa się lu. What is the meaning of lu? Lu, it means a Tibetan verb. Lu is it means remain somewhere, something. Co oznacza lu? Po tybetańsku lu oznacza, że coś gdzieś pozostaje. That means when we are dying, body remains. To oznacza, że kiedy umieramy, ciało pozostaje. That's why they called it lu. It's something more physical level. Dlatego nazwali to lu. Lu to jest coś związane z poziomem fizycznym. When we use like a body of three vajra, then we say ku. A kiedy mówimy o ciele trzech vajr, używamy słowa ku. Ku really means means dimension. Ku bardziej oznacza wymiar. So when we say then three dimensions and we say dimension of body, then more or less correspond. Więc kiedy mówimy trzy wymiary, to chodzi o wymiar ciała i to mniej więcej odpowiada temu. So then in general we have our physical body that is called lu. Ogólnie mamy nasze fizyczne ciało, które nazywane jest lu. It is very very important also that ordinary dimension for having knowledge of teaching. I to jest także bardzo ważny, ten wymiar zwyczajny, aby otrzymać wiedzę nauk. And also for having realization, we are using our physical body and then we can have. A także, aby osiągnąć urzeczywistnienie, używamy naszego fizycznego ciała, aby je zdobyć. So for that reason, then we call the gate. Z tego powodu nazywamy je bramą. So then teachings related
mainly with this more physical body is sutra teaching. A więc nauki związane głównie z ciałem fizycznym to nauki sutr. So sutra teaching, for example, is a based principle is like receiving vows. Zasadą nauki nauk sutr jest otrzymywanie ślubowań. Why we receive a vow in sutra teaching for controlling our existence? Dlaczego otrzymujemy ślubowania w naukach sutr, aby kontrolować swoją egzystencję? You remember when Buddha taught the Four Noble Truths? Pamiętacie, kiedy Buddha nauczał czterech szlachetnych praw? First, suffering, and then cause of suffering, and then how to stop that cause. That is the third noble truth. Najpierw o cierpieniu, później o przyczynie cierpienia, następnie jak zatrzymać tą przyczynę. I to jest trzecia szlachetna prawa. So, way of stopping, that is called cessation. For that, the fourth noble truth, the path. A więc sposób zatrzymania, ustania cierpienia, i to jest czwarta szlachetna prawda, ścieżka. So then, path, there are different kinds of paths because different kinds of conditions of human beings. A więc jeśli chodzi o ścieżkę, są różne rodzaje ścieżek, tak jak są różne rodzaje stanów, warunków czujących istot. So after different capacity of human being, then Buddha taught different teachings. Odpowiednio do różnych zdolności czujących istot, Buddha nauczał różnych rodzajów nauk. People who has less capacity, then it is necessary to have teaching related more physical level. Ludzie, którzy posiadają mniejsze zdolności, potrzebują nauk bardziej związanych z poziomem fizycznym. But it is still it's far really knowledge of Dharmakaya, an example. Ale także to może doprowadzić do wiedzy Dharmakai na przykład. You know, Dharmakaya it means a real condition of all phenomena. Wiecie, Dharmakaya oznacza prawdziwy stan wszystkich zjawisk. That could be also our real nature. To może być także nasza prawdziwa natura. Realizing it means we are getting in that knowledge and getting in that state. Urzeczywistniając się, odnajdujemy się w tym stanie, w tej wiedzy. So if you are in a physical level, still it's far. A więc jeśli jesteś na poziomie fizycznym, to jest ciągle daleko od tego. But of course, if you have no capacity to get in a Dharmakaya state, then it is necessary to do something with the physical level. Ale oczywiście, jeśli nie masz zdolności, aby znaleźć się w stanie Dharmakai, to potrzebujesz coś zrobić na poziomie fizycznym. For that reason, then consider the teaching. This kind of teaching is more ordinary teaching and more common people. Z tego powodu uważa się, że te nauki są takimi powszechnymi, bardziej powszechnymi naukami. We say also teaching for lower capacity. Mówimy także nauki dla ludzi o niższych zdolnościach. So in this case then there are two kinds of teachings like Mahayana and Hinayana. Więc w tym wypadku są dwa rodzaje nauk, takie jak Hinayana i Mahayana. Base of this teaching is Hinayana. Podstawą tych nauk jest Hinayana. Buddha physically taught in India teaching is Hinayana. Buddha podstawową nauką, której nauczał Buddha w Indiach, to była Hinayana. Which we are starting with four noble truths. That is that teaching related with the Hinayana system. Która rozpoczyna się od czterech szlachetnych praw. Te nauki są związane z systemem Hinayana. But of course there is not only beings less capacity, but there are also people who has more capacity. Ale oczywiście nie ma tylko istot z niższymi zdolnościami, są także istoty, które posiadają wyższe zdolności. In this case also in the sutra teaching also developed teaching Mahayana for more people who has more capacity. Z tego powodu także w naukach sutr rozwinięte są nauki Mahayany dla ludzi, którzy posiadają wyższe zdolności. Which is different between Mahayana and Hinayana, main point. Jaka jest najistotniejsza różnica pomiędzy Hinayaną a Mahayaną? People say in general Mahayana has greater compassion, that's why Mahayana is more important. But that's not true. Ludzie mówią, że Mahayana posiada większe współczucie, dlatego jest ważniejsza, ale to nie jest prawdą. How you can say Hinayana has no compassion? Jak można powiedzieć, że Hinayana nie posiada współczucia? If it is the teaching of Buddha. Jeśli to są nauki Buddy. There is always compassion. Zawsze jest tam współczucie. Maybe presented different way or applied different way. Być może przedstawione czy zastosowane w inny sposób. That is not main point. Main point is related with capacity of individual. To nie jest istota rzeczy. Istotna sprawa jest to, że jest to związane ze zdolnościami ludzi. For example, when we are learning four noble truths. Na przykład kiedy uczymy się czterech szlachetnych praw. Then we understand there is cause and effect.
Wtedy musimy zrozumieć, że istnieje przyczyna i skutek. If we don't stop cause, then there is always effect can be effect negative. Jeśli nie zatrzymamy przyczyny, to zawsze efekt może być negatywny. Important is not only knowing cause and effect, but also stopping. Więc istotne jest nie tylko, aby wiedzieć o przyczynie i skutku, ale zatrzymać także. So for that reason, then people must learn solution, which way we can stop. Z tego powodu ludzie muszą nauczyć się rozwiązania, w jaki sposób możemy to zatrzymać. So in this case, then for people who has less capacity, then they received the teaching with the vow. A więc z tego powodu ludzie, którzy posiadają mniejsze zdolności, otrzymują nauki ze ślubowaniem. For example, if you want to stop smoking. Na przykład, jeśli chcesz zatrzymać palenie. Or if you are alcoholist, then you couldn't stop drinking. Albo jeśli jesteś alkoholikiem, nie możesz przestać pić. Which is the best solution? You take a vow. Jakie jest najlepsze rozwiązanie? Przyjmujesz ślubowanie. And if you consider that vow is something important, then maybe you can stop. Jeśli uważasz, że ten ślub jest czymś istotnym, to wtedy zatrzymasz to. Why we can take then vow? Dlaczego więc bierzemy ślubowanie? For stopping drinking and smoking. Aby przestać palić czy pić. Because we have no capacity to control ourselves. Ponieważ nie posiadamy zdolności kontrolowania siebie. Our character is very weak. Nasz charakter jest bardzo słaby. That's why then we need a vow. Dlatego potrzebujemy ślubowania. So that means people has no capacity of governing oneself. A to znaczy, że tacy ludzie nie posiadają zdolności kierowania sobą. For that reason, then, for controlling our physical aspect of body and speech and mind, then we have vow. Z tego powodu, aby kontrolować fizyczny aspekt naszego ciała, mowy i umysłu, potrzebujemy ślubowania. When you take a vow, any kind of vow related with the teaching of sutra, particularly Hinayana tradition. Kiedy przyjmujesz ślubowanie, jakiekolwiek ślubowanie związane z tradycją sutr. Then what you do, which is your responsibility? Więc co wtedy robisz, jaka jest twoja odpowiedzialność? Your main responsibility is keeping that vow. Twoją główną odpowiedzialnością jest wtedy utrzymywanie tego ślubowania. If you don't remember, you read your book of rule and you remember that. Jeśli nie pamiętasz, przeczytaj tą swoją książkę, gdzie są wypisane te reguły i sobie przypomnij. If you adopt, you can do this or not. Then you are looking in a book and you say, yes, I can do or I couldn't do. Jeśli masz wątpliwości, czy możesz to zrobić, czy nie, to zobacz w książce i zrozumiesz, czy możesz to zrobić, czy nie. In a real sense, you are not governing by yourself, but you are governing by rule. W tym wypadku nie kierujesz sam sobą, ale kierujesz się regułą. You are not being in real your condition, but you are dependent of rule and vow. Tutaj nie jesteś w swoim prawdziwym stanie, ale jesteś zależny od reguł i ślubowań. Of course, that is not supreme way method. Oczywiście nie jest to najwyższa metoda. But people who has no capacity, that is a solution. Ale dla ludzi, którzy nie posiadają zdolności, to jest rozwiązanie. So that is why then we say not higher teaching, but lower teaching. Dlatego mówimy, że nie są to wyższe nauki, ale niższe. In the minor vehicle, that means you are going, controlling your existence. You don't go beyond that. That is a minor way. A więc mniejszy wehikuł, czyli kontrolujesz swoją egzystencję, nie wychodzisz poza to. To jest niższy sposób. So if you have a rule, you don't care how is the situation. Maybe it's good for applying different way. You are going always only rule how presented. A więc jeśli masz takie ślubowanie, to nie zwracasz uwagi na to, jaka jest sytuacja. Może lepiej zrobić coś innego, ale zawsze postępujesz zgodnie z tą regułą. Mahayana, it means a higher vehicle or larger vehicle. Mahayana oznacza wyższy albo większy pojazd. That means you are not remaining that limited way. To oznacza, że nie pozostajesz w ten ograniczony sposób. You are observing, you are looking how is the situation. That means you have more capacity. Obserwujesz, rozglądasz się, jaka jest sytuacja, to znaczy, że masz więcej możliwości, zdolności. For example, there is when we are explaining Mahayana principle. Na przykład, kiedy wyjaśniamy zasady Mahayany. Then we say tepa nijeten, that means a person who has greater compassion. Who is dealing with business?
Na przykład mówimy o osobie, która ma większe współczucie, która się zajmuje. And he is going in an island for taking jewels. Aha, która się zajmuje biznesem i udaje się na wyspę, aby zdobyć tam klejnoty. And in his ship there are many hundreds of commercials. I na jego statku są setki kupców. So all these are they are traveling together. Wszyscy oni razem podróżują. And then he noticed that there is a bad man. I on zauważa, że jest tam zły człowiek. That bad man is planning to kill all these commercial people. I ten zły człowiek planuje zabić tych wszystkich kupców, tych ludzi. When they come back, he kill and then he take all possessions. Planuje, że kiedy będą wracać, ich wszystkich zabije i zabierze ich wszystkie własności. This capital, this person, cheap person who has a great compassion. He discovered that. I ten przywódca, ta osoba, która ma wielkie współczucie, odkryła to. And then he, with great compassion, he thought it's better he killed this man. I z wielkim współczuciem myśli, że lepiej jest zabić tego człowieka. Why, if he doesn't kill that man can kill all these people. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie zabije go, to ten człowiek może zabić wszystkich tych ludzi. So if he killed that man, then he can save all life of other people. A więc jeśli zabije tego człowieka, to może oszczędzić życie tych wszystkich ludzi. And also he knows that person, if that person killed all these people, also he accumulated very, very negative karma. I także zdaję sobie sprawę, że jeśli ta osoba zabije tych wszystkich ludzi, to także nagromadzi bardzo negatywną karmę. So if he killed that man, also interrupted that negative karma. A więc jeśli on zabije tego człowieka, to także przerwie tą negatywną karmę. For that two reasons, then he decided to kill that man. A więc z tych dwóch powodów decyduje się zabić tego człowieka. And then he killed. I wtedy zabija go. And after he feel very sorry. I potem czuł się bardzo przykro. Why? Because he has a vow. Dlaczego? Dlatego, że złożył ślubowanie. And his vow is saying must not kill. W jego ślubowaniu było powiedziane, że nie wolno mu zabijać. But then he didn't respect vow and he killed. Ale wtedy on nie przestrzegał tego ślubowania i zabił. Then he feel very sorry and when he come back on the land, then he went to see Buddha. Więc wtedy było mu bardzo przykro i kiedy wrócił na ląd, to poszedł zobaczyć Buddę. He confessed to Buddha, saying, I broke my rule and my vow. I killed that person. Wyznał Buddzie, że złamałem swoje ślubowanie, złamałem tą regułę, zabiłem tą osobę. And he explained why he killed every reason. I wyjaśnił, dlaczego zabił, wszystkie te powody then wyjaśnił. Buddha said, oh, you don't worry. I Budda powiedział, o, nie martw się. You have no any problem. Nie masz żadnego problemu. Because you didn't kill that person with your interest. Ponieważ nie zabiłeś tej osoby z jakiejś egoistycznej przyczyny. You killed for interrupting bad action and saving life of many people. Zabiłeś go, aby przerwać złe działanie i oszczędzić życie wielu ludzi. That is fine, even you killed. To w porządku, nawet jeśli go zabiłeś, to jest dobrze. That is principle of Mahayana. Więc taka jest zasada Mahayany. Mahayana also follow rules. Also Mahayana practitioners can receive vows. W Mahayanie także przestrzega się reguł. Praktykujący Mahayanę także mogą otrzymać ślubowania. But not remain in a limited way like Hinayana style. Ale nie pozostają w ograniczony sposób, tak jak w stylu Hinayana. Because in Mahayana teaching principle is considered our intention. Ponieważ w Mahayanie główną zasadą jest nasza intencja. If really we have good intention, then everything can be fine. Jeśli mamy rzeczywiście dobrą intencję, to wszystko będzie dobrze. If we have bad intention, even we are applying something good or it looks like a similar spiritual faith, but not good at all. A jeśli mamy złą intencję, to nawet jeśli stosujemy coś dobrego, czy nawet wydaje się to dobre, to i tak nie wyjdzie to na dobre. You see, this is called the Mahayana principle. A więc widzicie, tak, to jest właśnie zasada Mahayany. You can understand, you are limited your three existence for not creating negative actions.
Widzicie, tutaj ogranicza się swoje czy egzystencję, aby nie popełniać negatywnych działań. Or you are working with mainly with your intention and you also control your negative actions. A tutaj głównie pracuje się swoją intencją i poprzez to kontroluje swoje negatywne działania. Function is the same. Funkcja jest taka sama. But you couldn't do like Mahayana style if you have no capacity. Ale nie można praktykować w stylu Mahayany, jeśli nie ma się zdolności. Which way really then Mahayana principle practice? W jaki sposób rzeczywiście praktykuje się tą zasadę Mahayany? That is the main point in a bodhicitta. Główną zasadą jest tutaj bodhicitta. So that means then we are observing our intention. To oznacza, że obserwujemy, patrzymy na swoją intencję. Not we are becoming dependent of rule or limited way. Nie stajemy się uzależnieni od reguł w ograniczony sposób. Because any kind of actions, for example negative actions, arise or develop with our intention. Ponieważ każdy rodzaj ograniczonych działań powstaje z powodu naszych intencji. You never can produce a negative karma without intention. Nigdy nie można wytworzyć negatywnej karmy bez intencji. Number one is intention. Numer jeden jest intencja. You have bad intention to do something bad thing. Jeśli masz złą intencję, żeby zrobić coś złego, and then you are going after that and you apply. I następnie podążasz za tym i stosujesz to. It doesn't matter, you are applying directly yourself by yourself or indirectly you are asking to do some other people. Albo stosujesz to samemu, albo prosisz innych ludzi, aby to zrobili. But when you are succeeded in that action, then you feel satisfied. I kiedy uda ci się spełnić to działanie, czujesz się zadowolony. That moment, then you produce that potentiality of famous karma. W tym momencie tworzysz potencjalność negatywnej karmy. So if you have no since the beginning intention, you couldn't produce karma. A więc jeśli na początku nie było intencji, nie mógłbyś wytworzyć karmy. So Mahayana practitioners working in this field mainly. A więc praktykujący Mahayanę głównie działają na tym polu. Principle is not receiving vow. Zasadą nie jest tutaj otrzymywanie ślubowania. Principle of Mahayana is called lappa. Lappa it means training. Zasada Mahayana nazywana jest lappa. Lappa training, to training with your aspect of body and speech and mind. Trening swoich aspektów ciała, mowy i umysłu. And with your intelligence, with your contemplation, etc. Trening swojej inteligencji, kontemplacji i tak dalej. So this is the main practice of Mahayana. To jest główna praktyka Mahayany. So for example, in general, Mahayana practitioners, they try to be aware and particularly be aware on our intention. A więc w szczególności praktykujący Mahayanę próbują być świadomi swojej intencji. When you are observing, what you are thinking, what you are going to do. Kiedy obserwujesz, co myślisz, co masz zamiar zrobić. Particularly if you have some bad intention, that moment you remember. A szczególnie w takiej sytuacji, kiedy masz jakąś złą intencję, starasz się to uświadomić sobie, pamiętasz. Well, I am a practitioner of Mahayana. I noticed that now I have a bad intention. O, jestem praktykującym Mahayanę, teraz zauważyłem, że mam złą intencję. So of course then I want to turn this bad intention in good. Więc chcę zamienić tą złą intencję w dobrą. That means then cultivating bodhicitta, that famous bodhicitta in Mahayana. To oznacza właśnie kultywowanie bodhicitty, tej słynnej bodhicitty w Mahayana. You don't need any prayer and chanting words. It is sufficient only you turn your bad intention in good. That is supreme bodhicitta. Nie potrzeba tutaj żadnych modlitw czy śpiewów. Wystarczy, jeśli się zmieni złą intencję w dobrą. To jest najwyższa bodhicitta. When you turn in good intention, then there is no consequence. Jeśli zmienisz złą intencję w dobrą, wtedy nie ma negatywnych konsekwencji swojej karmy. You don't need particularly a rule or vow. Say, with your body you couldn't do this, with your voice you couldn't do this, etc. Nie ma tam takich reguł czy ślubowań, że ciałem czy mową nie możesz robić tego na przykład. Automatically you can control your existence. Automatycznie możesz kontrolować swoje istnienie. So you see, it is not so difficult to understand the intellectual way. Więc widzicie, nie jest to tak trudno zrozumieć w intelektualny sposób. But maybe it is not so easy to apply in practical way. Ale być może nie jest to tak łatwo zastosować w praktyce. Because we have no sufficient that capacity. Ponieważ nie mamy wystarczającej tej zdolności. If we have no sufficient capacity, then we need always rule. A
A jeśli nie mamy tej zdolności wystarczająco rozwiniętej, zawsze potrzebujemy reguł. That's why then exists the sutra teaching Mahayana and Hinayana. Dlatego w naukach sutr istnieją nauki Mahayana i Hinayana. So both this this teaching is called the characteristic this path is called the path of renunciation. A więc ten rodzaj nauki, jego charakterystyka nazywana jest, jego cecha nazywana jest wyrzeczenia. W stylu Mahayana, jeśli zauważysz, że masz złą intencję, you renounce that bad intention and you cultivate good intention. Wyrzekasz się tej złej intencji i kultywujesz dobrą intencję. And in a Hinayana style, you are receiving vow and all things you couldn't do is you are renouncing. I a w stylu Hinayany otrzymujesz ślubowanie i po prostu wyrzekasz się tego wszystkiego. You are renouncing action like killing, drinking, etc. Wyrzekasz się takich działań jak zabijanie, picie i tak dalej. So that is called the path of renunciation. To nazywane jest ścieżką wyrzeczenia. Renunciation is not a universal teaching or method for all teachings of Buddhism. Wyrzeczenie nie jest uniwersalną metodą czy nauką dotyczącą wszystkich nauk Buddy. But characteristic of sutra teaching. Ale jest to cecha charakterystyczna nauk sutr. So it's important you know that. A więc jest ważne, aby to wiedzieć. And sometimes you can renounce also something, you can apply also. I czasami także możecie się czegoś wyrzec, możecie to zastosować. Even you are not a complete practitioner of Hinayana or Mahayana. Nawet jeśli nie jesteście całkowicie praktykującym Hinayana czy Mahayana. Teaching always you can integrate, particularly if you are applying Dzogchen teaching, necessary to integrate all. To możecie zintegrować nauki, a szczególnie jeśli praktykujecie nauki Dzogchen, konieczne jest, aby to wszystko zintegrować. Integrating it means you know which are more important points of this teaching. Zintegrować to znaczy wiedzieć, jakie są najistotniejsze punkty tych nauk. Then there is possibility to integrate. Wtedy istnieje możliwość zintegrowania ich. So this is a then characteristic of a path of renunciation. A więc to jest charakterystyka ścieżki wyrzeczenia. Mainly refuge and bodhicitta system originally presented in this path. System schronienia i bodhicitty jest oryginalnie zaprezentowany głównie w tej ścieżce. And then developed, used also in tantrism teaching, in dzogchen and all teachings. Następnie został rozwinięty, używany jest także w ścieżce tantr i dzogchen. So first of all, we think a little what it means refuge. A więc najpierw zastanowimy się, co to znaczy schronienie. Refuge in a sutra, particularly in Hinayana teaching, presented like a minor. Wow. Schronienie w Hinayanie i naukach sutr jest przedstawione jako główny ślub. You can receive many kinds of vows. There are in Hinayana style 8 different kinds of levels of vows. Możecie otrzymać wiele rodzajów ślubowań, jest tam 8 różnych poziomów ślubowań. But in start point the vow, lowest vow is ale najniższe ślubowanie, od którego się zaczyna, to jest ślubowanie schronienia. So you take a vow of refuge and then you feel, now I took this vow, I should follow this way and that way. A więc otrzymujecie ślubowanie schronienia i myślicie, teraz powinienem postępować w ten sposób. And also when you took a vow in a Hinayana style, then you feel you are Buddhist. I także jeśli przyjmie się schronienie w stylu Hinayany, to się myśli wtedy, o, jestem buddystą. You say, oh, I became Buddhist because I took vow of refuge from this Lama. O, stałem się buddystą, myślicie, ponieważ przyjąłem schronienie od tego Lamy. But in real sense, it doesn't mean very much. Ale w rzeczywistości to tak wiele nie znaczy. Which you really need is a realization, total realization, like Buddha Shakyamuni, but not being only Buddhist. A to, czego naprawdę potrzebujecie, to całkowite urzeczywistnienie, jak Buddha Shakyamuni, a nie tylko bycie buddystą. When you have realization, you can understand you are beyond your idea of Buddhist. Kiedy będziecie mieli urzeczywistnienie, to możecie zrozumieć, że jesteście poza swoją ideą bycia buddystą. Feeling of Buddhist, or you think I become Buddhist, that is only you are limiting yourself. Czucie się buddystą albo myślenie, że stałem się buddystą, jest tylko ograniczaniem siebie. That is not teaching of Buddha. To nie są nauki Buddy. Buddha never asked someone saying, oh, you must become Buddhist.
Budda nigdy nikogo nie prosił, o musisz stać się buddystą. Oh, you must feel Buddhist. Albo musisz czuć się buddystą. Buddha never taught that way. Buddha nigdy nie nauczał w ten sposób. But teaching of Buddha followed by people who has limitations. Ale nauki Buddy, za naukami Buddy podążali ludzie, którzy mają ograniczenia. They developed that way. I oni rozwinęli to w ten you sposób. Remember then, after Paranirvana of Buddha, death of Buddha. Pamiętacie po Paranirvanie Buddy, śmierci Buddy? Immediately then, Buddhist teachings separated and become 18 different schools. Natychmiast w naukach Buddy nastąpił podział, powstało 18 różnych szkół. Only Hinayana tradition. Tylko tradycji Hinayany. 18 schools that period divided. 18 różnych szkół w tradycji Hinayany. And each of these they say, my way is perfect how taught Buddha. Każda z nich twierdziła, mój sposób to jest właśnie tak, jak nauczał Buddha doskonale. If Buddha taught 18 different way, that means then not really Buddha is omniscient. Gdy Buddha nauczał 18 różnych sposobów, to by znaczyło, że nie był naprawdę wszechwiedzący. Because there is no, not exist 18 different way. Ponieważ nie istnieje 18 różnych sposobów. Knowledge is unique knowledge for getting in our real condition and having realization. Wiedza odnalezienia się w swoim prawdziwym stanie i urzeczywistnienia jest unikalna, jest jedyna. So Buddha never taught that way, creating different kinds of schools. Więc Buddha nigdy tak nie nauczał, stwarzając różne rodzaje szkół. Buddha and Buddha's knowledge, understanding is beyond school and tradition. Wiedza Buddy, rozumienie jest poza wszystkimi szkołami i tradycjami. But then everybody, after they are then creating different schools. Ale po jego śmierci wszyscy stworzyli różne szkoły. Everybody they have their attachment, their conviction, their ego, etc. Każdy miał swoje przekonania, przywiązanie, ego i tak dalej. And then they are interpreting and presenting with their idea, saying Buddha said this, then they are committing. I interpretowali, mieli swoje przekonania, Buddha powiedział tak i zobowiązali się do tego ograniczenia. That example also developed different kinds of schools also in different periods. I to jest przykład, jak rozwijały się różne rodzaje szkół w różnych okresach. So in real sense, not necessarily you are feeling really I am Buddhist. A więc w rzeczywistości nie jest konieczne, aby się czuć, it is ja jestem much buddystą. Better you feel really free. O wiele lepiej, abyście czuli się naprawdę wolni. And you learn knowledge of Buddha and you be in that knowledge. I uczyli się wiedzy Buddy i przebywali w tej wiedzy. So principle of also refuge is not only for feeling Buddhist or becoming Buddhist. That is a wrong interpretation. A więc zasadą schronienia nie jest bycie buddystą, czy stawanie się buddystą. To jest zła interpretacja. In Hinayana, considered refuge and important. Why? Because Buddha is a supreme teacher. W Hinayanie uważa się, że schronienie jest ważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że Buddha jest najwyższym nauczycielem. And he is an enlightened being, totally enlightened being. I on jest oświeconą istotą, całkowicie oświeconą they istotą. Believe and they recognize Buddha is totally enlightened being. Oni wierzą i rozpoznają Buddę jako całkowicie oświeconą istotę. And how we can have also we have this kind of enlightenment? Then there is a teaching of Buddha. I nauki Buddy dotyczą tego, jak my możemy osiągnąć takie oświecenie. And how we can receive teaching of Buddha and we can work with this teaching, then there is a Sangha. I Sangha jest po to, abyśmy mogli otrzymać te nauki i pracować z nimi. Sangha is follower of teaching of Buddha, like monks and arhats, realized beings. Sangha to podążający za naukami Buddy, tak jak misi i arhaci. So this is we say then we go refuge two three jewels. A więc w ten sposób właśnie udajemy się po schronienie do trzech klejnotów. Buddha and Dharma and Sangha. Buddy, Dharma i Sangha. That is how presented in a Hinayana tradition. Tak właśnie jest to przedstawione w tradycji Hinayana. For example, when we are following like a Tantrism teaching, then we say Guru, Lama. A kiedy podążamy za naukami tantr, mówimy guru, lama. In a refuge we have first guru.
Schronienie na początku mamy guru. And then Buddha and the Dharma and the Sangha. I następnie jest Buddha, Dharma i Sangha. So why? Because that is a tantrician way of seeing. Dlaczego? Dlatego, że jest to tantryczny sposób patrzenia. Like Hinayana teaching is based of Buddhism teaching. For that reason, also in tantrism used Buddha, Dharma, Sangha, Hinayana tradition. Nauki Hinayany to jest podstawa buddyzmu, dlatego w tradycji tantr także się używa Buddy, Dharmy i Sangi. In Hinayana teaching, for example, when we say refuge, which is really final refuge, we can go. Nauka Hinayany, kiedy mówimy schronienie, to co jest ostatecznym schronieniem? That is Buddha Dharmakaya. To jest Dharmakaya Buddy. Not only Buddha physical body, but Buddha's real state. That is final refuge. Nie ciało fizyczne Buddy, ale prawdziwy stan Buddy, to jest ostateczne schronienie. Why we can also have that knowledge and we can realize the state of Buddha. That is the why we consider final refuge. A więc kiedy możemy urzeczywistnić ten stan Buddy, to jest ostateczne schronienie. Till we have that knowledge, till we have that kind of realization, we couldn't have definitely final refuge. Aż do momentu, do kiedy nie możemy mieć tej wiedzy, tego urzeczywistnienia, nie mamy ostatecznego schronienia. It's only provisional refuge. To jest tylko tymczasowe schronienie. Provisional refuge, it means there are many kinds of refuge, not only going refuge Buddha, Dharma, Sangha. Tymczasowe schronienie to znaczy, że jest wiele rodzajów schronienia, nie tylko dawania się do Buddy, Dharmy i Sangha. If you are going outside and suddenly a very strong rainfall, jeśli udajesz się na zewnątrz gdzieś i nagle pada bardzo silny deszcz. If you have no umbrella, what you do? You go under a tree or under a house. Jeśli nie masz parasola, to co zrobisz? Udajesz się pod drzewo albo gdzieś pod drzewo. You remain there till rain stop. Pozostajesz tam, aż przestanie padać. So you are going refuge to the tree and that house till rain stop. A więc udajesz się pod schronienie pod drzewo albo pod dom, aż deszcz przestanie padać. If you are going beyond a river by a boat, also you are going refuge to the boat. Jeśli przebywasz rzekę łodzią, to także przyjmujesz schronienie w łodzi. But when you arrived beyond the river, then you don't need a boat, you go away. Ale kiedy przebędziesz przez rzekę, to już nie potrzebujesz łodzi, możesz dalej iść sam. So that is called the provisional refuge. A więc nazywane jest to tymczasowym schronieniem. So we say Dharma and Sangha and the Buddha, physical Buddha, all considered then provisional refuge. A więc mówimy Dharma, Sangha, fizyczny Buddha, to wszystko jest tymczasowym schronieniem. But really refuge is going refuge to the Dharmakaya, the state of Buddha Shakyamuni. Ale prawdziwym schronieniem jest udanie się po schronienie w Dharmakaya, w prawdziwym stanie Buddy Shakyamuniego. So that is consideration in a sutra teaching, also in Mahayana tradition. Więc taki jest punkt widzenia w naukach sutr w tradycji Mahayany. So for that reason then, in a Hinayana then, we are taking a vow. Z tego powodu w Hinayanie przyjmujemy ślubowanie. But you must understand, that is the system of Hinayana. Ale musicie zrozumieć, że jest to system Hinayany. Going refuge, it doesn't mean really taking a vow. Przyjmowanie schronienia to naprawdę nie oznacza przyjmowanie ślubowania. Many people has very that attitude. Wielu ludzi ma takie nastawienie. And they want to feel something different way. I chcą czuć coś inaczej. That's the why, because people very much conditioned by the path of renunciation. Jest tak dlatego, że ludzie są bardzo uwarunkowani przez ścieżkę wyrzeczenia. For example, when you are following teaching, then you have idea, I am changing now. Na przykład, kiedy podążacie za naukami, macie taką ideę, teraz coś zmieniam. Yesterday I was someone, today I become someone else. Wczoraj byłem kimś, dzisiaj staję się kimś innym. Particularly many Westerners, they say, I want to take a refugee vow. Szczególnie wielu ludzi z Zachodu mówi, o teraz chcę przyjąć ślubowanie schronienia. And then someone say a kind of small, they do a kind of small ritual things. I następnie robią jakieś rytuały. And then you receive also a name. I otrzymuje się imię. And then you feel, oh, now I changed. I teraz czujecie, o teraz coś się zmieniło. Now I am really Buddhist. Teraz jestem naprawdę buddhistą. Yesterday I was Mary, but today I am Tara.
Wczoraj byłem Marią, dzisiaj jestem Tarą. Yesterday I was George, but today I am George. Wczoraj byłem George'em, dzisiaj jestem George. You feel something changed, but you are not changed at all in real sense. Czujecie, że coś się zmieniło, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło. That is, you are tricing yourself. To znaczy, że ograniczacie siebie. It is not necessary, really, you go this way. To nie jest konieczne, abyście podążali tą much drogą. Much better you then understand what it means, refuge. That is is something useful. O wiele ważniejsze jest, abyście zrozumieli, co to naprawdę znaczy schronienie. To jest coś użytecznego. Schronienie oznacza, że kiedy podążacie za naukami, za każdym rodzajem nauk, przyjmujecie schronienie w tych naukach. Jeśli udajecie się do nauczyciela, aby otrzymać nauki ścieżkę, please give me that teaching, I want to follow. Mówicie, proszę, udziel mi tych nauk, chcę za nimi podążać. Even you don't communicate, but you are going to follow this teaching in front of teacher. Teacher understand, then you are participating and you are coming in this path. Nawet jeśli tego nie komunikujecie, to jeśli znajdujecie się przed nauczycielem, nauczyciel zrozumie, że chcecie wziąć udział i podążać tą ścieżką. Teacher never go obligating you to come to me and to follow. Nauczyciel nigdy nie będzie was zobowiązywał, abyście do niego przyszli i podążali za nim. A więc wy chcecie wziąć udział, chcecie to zrobić. A więc wtedy widzicie, że to jest nauczyciel, to są nauki i nauki są dobre dla was, dla waszego urzeczywistnienia. I wtedy automatycznie przyjmujecie schronienie i to jest, się nazywa schronieniem. Already you are following teaching and still you are trying to go somewhere for getting a name and a ritual, something called refuge is ridiculous. Kiedy już podążacie za naukami, to udawanie się gdzieś po to, aby odbyć rytuał, przyjąć schronienie, nie jest potrzebne. When I was in Italy many years ago, kiedy byłem we Włoszech wiele lat temu, then maybe two or three years I am giving teaching of Dzogchen. Być może przez dwa albo trzy lata udzielałem nauk Dzogchen. You know, Dzogchen is very high path, important path for having quick realization. Wiecie, że Dzogchen jest bardzo wysoką, ważną ścieżką, aby osiągnąć urzeczywistnienie. I am not giving only name of Dzogchen, but I am communicating that knowledge to the people who follow. Nie używam tylko nazwy Dzogchen, ale przekazuję tą wiedzę ludziom, którzy podążają. Those people who follow me, they are going refuge on my path of Dzogchen. Więc ludzie, którzy podążają za mną, przyjmują schronienie w tej ścieżce Dzogchen. They are since the beginning when they are following, they are going refuge already. Od samego początku, kiedy podążają za tą ścieżką, już przyjęli schronienie. But many people they don't understand meaning of refuge. Ale wiele ludzi nie rozumie znaczenia schronienia. And then later, maybe 2 years later, some my students they went to receive a teaching from a Tibetan Lama come in Italy. I 2 lata później niektórzy moi uczniowie pojechali przyjąć nauki od pewnego tybetańskiego lamy, który przybył do Włoch. Some Westerners they organized this teaching of that Lama. I pewni ludzie z zachodu organizowali nauki tego lamy. When they arrived, my students arrived these people, then these organizers of that lama, they asked, did you receive a refugee vow? Kiedy moi uczniowie tam przybyli, to ludzie organizujący nauki tego lamy spytali się ich, czy otrzymaliście już ślub schronienia. And do you have dharma name? Czy macie imię dharmy? Then my students, they have no dharma name. They have no this kind of refuge. I never do this. I moi uczniowie nie mieli imienia darmy, nie mieli schronienia, nigdy tego nie robię. And then they are reflecting a little, thinking a little. Then they think, oh, we didn't receive. Then they said, no, we have no refuge. I oni się zastanawiali, pomyśleli trochę, powiedzieli, nie, nie otrzymaliśmy tego, nie przyjęliśmy. We have no dharma, nie. Nawet nie mamy imienia darmy. Then they said, oh, then you couldn't receive this teaching. A oni powiedzieli, o, to nie możecie otrzymać tych nauk. So you, today you couldn't receive this teaching, but tomorrow maybe you can ask our teacher receiving refugee vow. You take refuge, and then next time you can receive this teaching. Dzisiaj nie możecie otrzymać tych nauk, ale jutro możecie poprosić naszego nauczyciela, aby udzielił wam schronienia.
Być może następnym razem możecie otrzymać te nauki. When they come back, they come to me and they called me. I kiedy wrócili, przyszli do mnie i powiedzieli mi to. So then I feel also a little sorry because I didn't explain what is really refugee. There exists also this kind of giving passport of refugee. A i wtedy mi było trochę przykre, ponieważ nie wyjaśniałem im tak o schronieniu i nie wyjaśniałem im, że jest ta metoda jak gdyby otrzymywania paszportu schronienia. So you see in our situation, in a condition, we can do many strange things. A więc widzicie, w naszej sytuacji, w naszym stanie możemy robić wiele dziwnych rzeczy. Particularly today this epoch is called Kali Yuga. A szczególnie ta epoka, w której żyjemy dzisiaj, to nazywana jest Kali Yuga. We have so many dharma business. W Kali Yudze mamy tak wiele dharma biznesu. Dharma is not for realizing, but dharma is making money and position. Dharma nie jest używana dla urzeczywistnienia, ale dlatego, aby zdobywać pieniądze i pozycje. So in this case can manifest and can present different methods. A w tym wypadku mogą się zamanifestować i być przedstawiane różne metody. So people who are interested in teaching, really seriously interested in teaching, it's better to understand also what is refuge, what is bodhicitta seriously. A więc ci ludzie, którzy są rzeczywiście zainteresowani naukami, powinni rzeczywiście zrozumieć, co to naprawdę znaczy schronienie bodhicitta. Of course, if you like, you receive also Hinayana style of refuge vow, that is fine. I am not negating that. A więc jeśli lubicie, możecie rzeczywiście otrzymać ślubowania schronienia w stylu Hinayana, ja tego nie neguję. But not receiving only name and a kind of vow, that is principle of refuge. Ale zasadą schronienia nie jest otrzymywanie jedynie ślubowania i jakiegoś imienia. Even you don't have any received name and vow, you can have total perfect refuge and bodhicitta. Nawet jeśli nigdy nie przyjęliście tego ślubowania i nie otrzymaliście imienia, możecie mieć całkowicie doskonałe schronienie bodhicitta. If you understand what it means really refuge and bodhicitta. Jeśli naprawdę zrozumiecie, co to znaczy schronienie bodhicitta. So you see, in Hinayana, it's very important. In Hinayana, teacher is part of Sangha. Więc widzicie, jest to bardzo ważne. W Hinayanie nauczyciel jest częścią Sanghi. That's why there is no particular name of teacher or lama. Dlatego właśnie nie ma jakiegoś szczególnego tytułu nauczyciela lamy. Why teacher is a sangha? Dlaczego nauczyciel jest sangha? Because sangha. In principle of teaching in Hinayana is receiving vow. Ponieważ zasadą nauki Hinayana jest otrzymywanie ślubowania. If you want to receive a high level of vow, like becoming monk and nun. Jeśli chcesz otrzymać jakiś wysoki poziom ślubowania, jak stanie się mnichem czy mniszką, then you must receive that from a sangha, not from only one person. Wtedy musi otrzymać to od sanghi, nie tylko od jednej osoby. In a sangha, there is elder one is called Kenpo or Neten. W sandze starszy nazywa się Kenpo albo Neten. But he is performing mainly, but he couldn't do alone. Without sangha. On głównie przeprowadza tę ceremonię, ale on nie może być sam bez sanghi. Also, when you become monk and nun, if you want to do confession, for example, if you did some mistakes, you must confess to the sangha, not only one person. Tak samo, kiedy staniesz się mnichem czy mniszką, kiedy chcesz wyznać jakieś błędy, to musisz to wyznać przed sanghą, nie tylko przed jedną osobą. So sangha is considered something like a who has really power. A więc sangha jest uważana tutaj za coś ważnego. So teacher is part of sangha. A więc nauczyciel jest częścią sanghi. But in tantrism teaching then, in a refuge, main point is a teacher. Ale w naukach tantrycznych główną istotą schronienia jest nauczyciel. And in a refuge presented guru and deva and dakini. I schronienie przedstawia się jako guru, deva i dakini. Guru is the teacher from whom you receive transmission and empowerment. Guru jest nauczycielem, od którego otrzymuje się przekaz i inicjację. That is like this, just the same, like the state of Dharmakaya of Buddha. I to jest tak samo jak stan Dharmakaya Buddy. Then there is deva and dakini, just like a dharma and sangha. Następnie jest deva i dakini, tak jak dharma i sangha. When you say deva, deva means all manifestations of enlightened beings. Kiedy mówimy deva, deva oznacza to wszystkie manifestacje oświeconych istot. Like Hevajra, like Kalachakra, Chakra Sambhava, etc.
Tak, Vajra, Kala Chakra, Chakra Samvara i tak dalej. And also there are manifestation male form and female form. I także są te manifestacje w męskich lub żeńskich formach. All these are then like a path. Wszystko to jest ścieżką. Why? Because the teacher present to you that is the path. Then you enter in that transformation. You are applying. You can have that realization. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciel przedstawia ci to jako ścieżkę, możesz prosić tę transformację i osiągnąć urzeczywistnienie. And when we say Dakini, Dakini has two aspects. Kiedy mówimy Dakini, Dakini posiada dwa aspekty. One part, Dakini manifestation like Vajra Yogini, Dorje Pama, etc. All enlightened being manifestation, that is path. A więc niektóre Dakini się manifestują jako Vajragini czy Dorje Pama i to jest ścieżka. But also there are many, many Dakinis, for example, owner of teaching and transmission. Ale także jest wiele rodzajów Dakin, które są właścicielami nauki przekazu. And something like a manifestation of Ekajati, Padne Lama Remati, etc. There are enlightened beings, but manifesting like guardians and collaborating with the practitioners. Takie Dakinie jak Ekajati, Dorje Pama są właścicielkami nauki, one manifestują się jako strażnicy. That means also aspect of Sangha. To także jest aspekt Sangha. So, for that reason then, we have in Tantrism, Guru and Deva and Dakini. Z tego powodu mamy w naukach tantrycznych Guru, Deva, Dakini. When you say Guru, there is already in Hinayana refuge field, like Buddha and Dharma and Sangha, all is a Guru. Kiedy mówimy guru, to Buddha, Dharma i Sangha, wszystko tutaj zawiera się w guru. We say the state of mind, Vajra of mind of teacher is Dharmakaya of Buddha. Mówimy, że stan umysłu nauczyciela, Dharmakaya umysłu jest stanem Buddha. Voice of teacher is Dharma. I głos nauczyciela jest Dharmą. And the physical manifestation of teacher is Sangha. Jego fizyczna manifestacja. Why? Because you can have contact with teacher. You can talk with teacher. Dlaczego? Dlatego, że masz mieć kontakt z nauczycielem, możesz z nim rozmawiać. You can have concretely then collaboration with teacher. That is part of Sangha. Możesz konkretnie z nim współpracować. To jest część Sanghi. Teacher is the best friend for you. Nauczyciel jest najlepszym przyjacielem dla ciebie. Teacher always helps you for having your realization and having benefit. Nauczyciel zawsze ci pomaga osiągnąć urzeczywistnienie. That's why then teacher is also part of Sangha. Dlatego nauczyciel jest także częścią Sanghi. So you can understand then in Tantrism why presented these three. Więc teraz możesz zrozumieć, dlaczego w Tantrze przedstawia się właśnie te trzy. In a Dzogchen teaching then refuge is only guru. A w naukach Dzogchen chronieniem jest tylko guru. Not necessarily your limit. In Dzogchen teaching you can integrate everything. To nie jest konieczne, aby się ograniczać. W naukach Dzogchen można zintegrować wszystko. But in a real refuge, final refuge in Dzogchen is guru. Ale ostatecznym chronieniem w Dzogchen jest guru. Only teacher and you are being in a state of teacher, that is then refuge. Tylko nauczyciel, przebywanie w stanie nauczyciela, to jest chronienie. So you are following a teacher, and the teacher gave you transmission in a Dzogchen way, just that is you are going refuge and you are following refuge. A jeśli podążasz nauczycielem i przebywasz w stanie nauczyciela, to samo to jest nauka z Dzogchen chronieniem. Even you don't use words for doing refuge, it doesn't matter. Nawet jeśli nie używasz słów, aby przyjmować chronienie, to nie ma znaczenia. Sometimes we like to use words because it helps also for having more presence. Czasami lubimy używać słowa, ponieważ to pomaga, aby mieć większą obecność. In this case there are many kinds of refuge. You can use any one. W tym wypadku jest wiele rodzajów chronienia, można używać każdego. Some people they are giving too much importance saying, oh, this is our tradition's refuge. That is another. Niektórzy ludzie tutaj przykładają zbyt wiele wagi, mówią, to jest chronienie w naszej tradycji, a to jest z innej tradycji. These are only for limiting oneself. A taki punkt widzenia to jest tylko ograniczanie siebie. You don't go after too much words and forms. Nie zwracajcie zbytnio uwagi na słowa i formy. It has no much sense. To nie ma zbyt wielkiego sensu. If you know meaning of refuge, you can use any kind of refuge.
Jeśli znasz znaczenie schronienia, możesz używać każdego schronienia. For example, there is a very long version of Tonton Jabo, for example. Na przykład jest bardzo długi wers schronienia Tonton Jabo. It's a very, very nice for combined refuge of sutra, tantric and teaching and dzogchen and all. Jest to bardzo miły wers, łączy metody schronienia sutr, tantr i dzogchen. That means all teachings principle of refuge is combined together. Oznacza to, że wszystkie zasady schronienia są połączone razem. And also some traditions of refuge with this refuge, then adding also doji punchen ala chapcho. Also, we say we go refuge to brother and sisters of Vajra. A w niektórych tradycjach używa się także tego sformułowania, że przyjmujemy schronienie w bratach, siostrach Vajry. So you, what it means? It means also not only teacher is a field of refuge, but also our brothers and sisters of Vajra are field of refuge. To oznacza, że nie tylko nauczyciel jest polem schronienia, ale także nasi bracia i siostry Vajry. If we don't collaborate, people who are on the path, same path and same boat for the realization, then we couldn't have realization. Jeśli nie będziemy współpracować, ci, którzy są na tej samej łodzi, podążają ścieżką do urzeczywistnienia, to nie będziemy mieli urzeczywistnienia. For example, for getting beyond a river, then you are going refuge to the boat. Na przykład, aby przebyć na drugą stronę rzeki, przyjmuje się schronienie w łodzi. It is not necessary your pronouncing and your prayer. That is not my point. Nie jest konieczne, aby wymawiać słowa, modlić się. To nie jest istota sprawy. When you arrived near the boat, it's not necessary you say, oh, I am going refuge to you, please help me. Kiedy przybędziesz do łodzi, nie jest konieczne, abyś mówił, przyjmuję schronienie w tobie, pomóż mi. You can use boat, you can enter in the boat and you go, but you going refuge, that means you don't break that boat, in example. Więc tutaj, jeśli przyjmujesz schronienie, to po prostu używasz tej łodzi, nie łamiesz jej, nie wyrzucasz, tylko jej używasz. Because your interest is getting beyond that river. Ponieważ zależy tobie na tym, aby przebyć tą rzekę. In this case, not only boat, but also people who are in the boat. W tym wypadku nie tylko łódź, ale także ludzie, którzy są w łodzi. You must collaborate each other, pay respect. Musisz współpracować ze sobą i szanować się. Otherwise, you couldn't get beyond the river. Inaczej nie będziesz w stanie przedostać się przez rzekę. That means also you are going refuge to your friends. To oznacza, tak, że także przyjmujecie schronienie w swoich przyjaciołach. So that is the main point, principle which we say, Vajra brothers and sisters. A więc to jest właśnie główny punkt, główna zasada, kiedy mówimy bracia i siostry Vajra. People use very much in today, many people who are following Dharma, then they use these words. Dzisiaj wiele osób, które mówią, że podążają za Dharmą, używają tych słów. But in real sense, then people has no much this knowledge. Ale w rzeczywistości ludzie nie posiadają zbytnio tej wiedzy i rozumienia. And even they are related with the transmissions, same transmissions, they are fighting each other. I mimo, że są związani z tym samym przekazem, walczą pomiędzy they sobą. They are separating and they are struggling each other. Oddzielają się od siebie i zmagają się ze sobą. Only in interest of their power, their position. Jedynie interesują się swoją mocą i pozycją. They don't care any principle of transmission. Zupełnie nie interesuje ich zasada przekazu. And also some students, someone could be also very important student of some important masters, also they are fighting each other. A nawet jeśli ktoś może być ważnym uczniem jakiegoś ważnego mistrza i oni walczą między sobą. And some people also they interfere and they do also service for creating more possibility of this kind of problem. A jeszcze jacyś ludzie wtrącają się w to i stwarzają jeszcze więcej możliwości, aby powstawały problemy. They pretend to be something Dharma service that. I udają, że to jest taka służba dla Dharmy. You can observe a little what it means. A więc zastanówcie się trochę nad tym, co to oznacza.
We can have realization only if we keep samaya correct way. Możemy mieć urzeczywistnienie jedynie wtedy, kiedy utrzymujemy samaya w czysty sposób. Samaya of transmission from teacher to student, between student and student. Samaya, czyli przekaz od nauczyciela do ucznia, ale także pomiędzy uczniami. So it's something very, very important and we must be careful. A więc jest to coś bardzo, bardzo ważnego i trzeba na to szalenie uważać. For example, today there are many problems that people are talking about the karmapa. Na przykład obecnie jest wiele problemów, ludzie rozmawiają na temat karmapy. Many people, they have really faith to karmapa. I wiele ludzi rzeczywiście posiada wiarę w karmapę. Why? Because many people, they meet karmapa or they receive some teaching. Dlaczego? Dlatego, że wiele ludzi spotkało karmapa albo otrzymało jakieś nauki. If you have faith, really, you consider important. It means that you received some teaching and you have that relationship. Jeśli posiadasz wiarę, to znaczy, że otrzymałeś jakieś nauki, posiadasz ten związek. Not only faith, you say, oh, because karmapa is a very famous, important teacher, I have great faith. That doesn't matter. I to ta wiara nie bierze się z tego, że mówisz, że karmapa jest bardzo znany, ważny nauczyciel, to posiadam wiarę. To nie ma znaczenia. Jest o wiele lepiej, jeśli nauczyciel uda udzielić ci nauki, sprawia, jeśli coś zrozumiesz. But if you receive some teaching from Jawa Karmapa and you have some relationship with him. Ale jeśli otrzymałeś jakieś nauki od Jawa Karmapy i masz z nim jakiś związek, then you must keep this samaya and your faith and devotion correctly. Musisz utrzymywać tą samaję, tą wiarę i oddanie w poprawny sposób. In this case, you don't interfere with this struggling of power. W tym wypadku nie wtrąca się w tą walkę sił mocy. Yeah, it's nothing to do with the system karmapa. To nie ma nic wspólnego z 16 karmapą. You keep quiet. You don't interfere. You do your devotion to karmapa. That is fine. Praktykuj swoje oddanie dla karmapy i nie wtrącaj się w to i przeżywaj w spokoju. To będzie dobrze. You are going this side or that side, both are wrong. Jeśli pójdziesz na tamtą stronę, obie strony są w błędzie. Why? Because I know two sides today, there are two sides, both are students of karmapa. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że obie te strony to są uczniowie karmapy. Both are related with this transmission. A obie strony są związane z tym przekazem. Creating transmission or you distribute something more creating problem, that is very bad action. Jeśli przerywa się ten przekaz albo stwarza się w jakiś sposób jeszcze więcej problemów, to jest to bardzo negatywne działanie. You remember when we are speaking very, very bad action, then we say, come me bang up. The heaviest fire. Więc kiedy mówimy o jakimś bardzo złym działaniu, to jest najcięższe działanie. Samepa, it means the total interruption in the suffering of in here. Samepa to znaczy nieprzerwane cierpienie w świetle. So there are five actions. Jest pięć takich działań. Like killing father and mother, etc. Na przykład jak zabicie ojca, matki, tak dalej. One of these is creating problem between sangha and particularly people related with Vajra relationship. I jednym z takich działań jest właśnie stwarzanie problemów w sangha, szczególnie wśród ludzi, którzy są związani z związkiem Vajra. So it's much better you be silent and you do your devotion and you do your correct way practice. A więc o wiele lepiej jest, abyście byli cicho i robili poprawną praktykę i używali swoje oddanie. Teacher, you receive the teaching and you have relationship. You keep this samaya and you pay your respect and your devotion. That is fine. Jakikolwiek rodzaj nauk otrzymaliście, jakikolwiek nauczyciela, to utrzymujcie tą samaję i bądźcie pełni szacunku do tego nauczyciela, to będzie w porządku. It belongs to two groups. It doesn't matter. That's not your job. Nawet jeśli oni należą do tych dwóch różnych grup, to nie ma znaczenia. To nie jest twoja sprawa. So I think it's very, very important, really, you notice these things. A więc myślę, że bardzo ważne jest, abyście zauważyli, zrozumieli te rzeczy. Otherwise we pretend to be in the dharma and doing something good, but we are producing in practical way then bad things. I w innym razie będziemy udawali, że należymy do dharmy, robimy coś dobrego, ale w rzeczywistości będziemy stwarzać wiele negatywnych rzeczy. Here is the thing of Atisha, famous teacher.
Jest takie powiedzenie znanego nauczyciela Cici. If we don't apply dharma correctly, how must be dharma? Jeśli nie zastosujemy darmy w poprawny sposób, to jaka z tego będzie darma? Dharma can be also cause of samsara. Dharma może być także przyczyną samsary. Of course, it doesn't mean dharma really creates samsara. Dharma liberates from samsara. Oczywiście nie znaczy to, że dharma stworzy samsara. Dharma wyzwala samsara. When we don't understand the real sense of dharma, then dharma changes. Dharma is then something wrong, and dharma creates problem. Ale jeśli nie zrozumiemy prawdziwego sensu dharma, oznacza to, że dharma jest czymś złym i dharma może stwarzać problemy. So, you see then, refuge man, you are following a teaching and you are on a path and you take steps now. A więc chronienie oznacza, że podążacie z naukami, jesteście na ścieżce i troszczycie się o tą wiedzę. Particularly you must to pay respect relationship of of practitioners who are related with transmission, like transmission of Dzogchen and Tantric. A szczególnie należy przestrzegać takich związków pomiędzy praktykującymi, którzy są związani z przekazem nauk Dzogchen czy Tantric. Otherwise, always then can really create negativity. W innym razie można rzeczywiście stworzyć wiele negatywności. It doesn't mean you couldn't have something like jealousy, anger with someone and some problem. To nie znaczy, że nie możesz mieć takich uczuć jak złość czy zazdrość wobec kogoś, to są za problemy. That is normal. We are living in samsara. We can manifest very frequently. To jest normalne. My żyjemy w samsarze, możemy to bardzo często zamanifestować. But even happens something, then we notice what is going on wrong way, and then we purify. Ale jeśli zdamy sobie z tego sprawę, zauważymy to, to możemy zrozumieć, że coś się dzieje nie w porządku, możemy to oczyścić. And we take a kind of commitment, don't repeat this time. I przyjmujemy rodzaj zobowiązania, że nie będziemy tego powtarzać. That is possible. We can always go ahead that way. I to jest możliwe, zawsze możemy w ten sposób posuwać się naprzód. You see, this is how we apply courage away reaching. Widzicie, to jest właśnie sposób, w jaki stosujemy poprawnie chronienie. Your knowledge, understanding of refuge is being on a path and following teaching. That is much better than you are reciting many words of refuge. Twoja wiedza, rozumienie chronienia, bycie na ścieżce, podążanie nią, to jest o wiele lepiej, niż gdyby się recytowało wiele razy modlitwę chronienia. And then, after refuge, then there is always related with bodhicitta. I następnie po chronieniu to zawsze jest bodhicitta. Bodhicitta is characteristic principle of Mahayana system. Bodhicitta jest charakterystyczną cechą systemu Mahayana. Origin of refuge is Hinayana. Schronienie pochodzi z systemu Hinayana. Bodhicitta is Mahayana. Bodhicitta należy do systemu Mahayana. Bodhicitta in real sense is we are checking, we are observing our interests, that is all. Bodhicitta oznacza, że sprawdzamy, obserwujemy swoje intencje, to wszystko. You see, when we are speaking bodhicitta, we have two main bodhicitta. Czyli kiedy mówimy o bodhicitcie, mamy dwa podstawowe rodzaje bodhicitta. We say relative bodhicitta and absolute bodhicitta. Mówimy względną bodhicitta i absolutną bodhicitta. Absolute bodhicitta, it means knowledge, understanding of real state of shunyata. Absolutna bodhicitta oznacza wiedzę, rozumienie prawdziwego stanu, sunyaty. So we say, till we are being in that knowledge, can say also knowledge of dharmakaya, then we have no bodhicitta absolute. A więc jeśli dopóki nie jesteśmy w tej wiedzy, w stanie dharmakaya, nie mamy absolutnej bodhicitty. But bodhicitta relative, that means then we are working, and we are doing something. Ale względna bodhicitta oznacza to, że pracujemy i coś robimy. Related with our relative condition. Jest związana z naszym względnym stanem. So, for that then we have also it has two main principles. Z tego powodu ma to dwie główne zasady. Bodhicitta of intention and bodhicitta of application. Dzieli się to na bodhicitta intencji i zastosowania. So, bodhicitta of intention is the base. Bodhicitta intencji jest podstawą. So we are observing which kind of intention we have. Obserwujemy, jakie rodzaje intencji posiadamy. For example, if we are going to do a practice.
Na przykład, jeśli mamy zamiar robić praktykę, then for cultivating that bodhicitta, we have some work. A wykultywować nam bodhicitta mamy pewne rodzaje słów. For benefit of all sentient beings, I want to have a total realization. So when I say this, then I think that means. Kiedy mówię o tym, to myślę o znaczeniu tego. I am thinking, oh, I want to have realization, total realization, not for myself, but for all benefits of sentient beings. Ten jest pełne całkowite uczestnictwo dla samego siebie, ale dla pożytku wszystkich istniejących istot. So that is my intention. I am cultivating my intention, garishing in that garishing. To jest moja intencja, kultywuję taką intencję, kieruję ją w tym kierunku. Then, after we have another word, then, jai chedo lang samu yang su lama jo, for that reason, then, this practice I apply. Następnie są inne słowa, które mówią, że z tego powodu będę stosował tą praktykę. So that means now, not